gałęzie, to one były wręcz suche, zgrzybiałe i one zagrażały tam. Ja nie wiem, czy wóz strażacki by tam w jakiś sposób mógł się przemieścić. To jest dalsza sprawa, bo mamy księdza obecnego proboszcza, którego oceniamy bardzo, bardzo pozytywnie. Jest człowiekiem, który o wszystko dba, o wszystko zabiega i, i powiem, że na pewno tutaj przy tych nowych naszych władzach, tysa no, no naszej tej rady, no to wiele byśmy tutaj zmienili. I myśleliśmy o tym, ale to chwila później. A to jest taki pierwszy krok, cokolwiek można w tym kierunku zrobić. No bo tutaj to tylko przyjeżdżały małe auta, ludzie, którzy stawiali auta idąc właśnie namsze. No ale to też podczas burzy to wielkie niebezpieczeństwo. Chodzą dzieci, pozytywizm za to, co zrobione, bo to, był, to jest krok pierwszy w dobrym kierunku, Czy możemy coś zrobić dalej, coś poszerzyć. ugrożenie? To się łamało, jak wiatry duże były i ogródzenie tak samo jest psute to jest bardzo ładne ogródzenie, tego już nikt nie poprawi, jak to się to pokrzywi. I ta wycinka moim zdaniem jest jeszcze niżej, trzeba to zrobić by było, obciąć, zabezpieczyć jakimś impregnatem, żeby to nie gniło drzewo do środka, zostawić z 5 metry nad ziemią i to wtedy urok będzie miało i kościół będzie suchy, mury zawsze wilgotne. Nigdy nie dosychało, bo to cały czas wilgoć, no i liście na jesieni, u, 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 bardzo uciążliwe są też. Ten kościół będzie widać, zawsze tylko drzewa było widać, nikt kościoła nie widział. Ci, co jeździli tutaj, dużo pielgrzymek jeździ do Radycznicy, do, do, teraz, do sanktuarium św. Antoniego. Teraz zatrzymują się, oglądają ten kościół tak samo, bo to jadą w takim celu. Prawdopodobnie Lipa ile ma korony, tyle ma korzenia. Na pewno do kościoła to do fundamenty na pewno się przedostaje, przedostaje to.